Jesteśmy na Sekwaną, ale nie jest to Paryż, jak widzicie. Jesteśmy w Rouen, stolicy Normandii. W tym mieście spłonęła Joanna d'Arc. To taka ciekawostka. No i udajemy się teraz do historycznego Starego Miasta, które jest za mną. Spacerując po Rouen, nie sposób nie napotkać symbolów związanych z Joanną d'Arc. Nawet ruszając mostem nazwanym jej imieniem, docieramy do jej ulicy, od której inne uliczki doprowadzają nas do atrakcji miasta. Takich miejsc związanych ze słynną dziewicą orleańską jest w mieście znacznie więcej. I o nich też Wam między innymi opowiemy. Opowiemy też o kościołach, malarstwie, troszkę historii i jak zwykle pewnie coś po drodze zjemy. Jak widzicie, nie sposób się tutaj zgubić. Czy wiesz, że jednym z miast partnerskich w Rouen jest Gdańsk? No, w końcu oba miasta są portowe. Od 2016 roku miasto jest stolicą Normandii. Wcześniej było jedynie stolicą Normandii Górnej. A pobliskie ujście Sekwany do morza pomogło stać się dla Rouen jednym z najważniejszych portów Francji. Już na początku XIII wieku wysyłano przez kanał La Manche wino oraz zboże do Anglii. Przemierzając ulicą dziewicy Joanny d'Arc dotrzemy do Grand Horloge, dużego zegara. Dostrzeżecie go w pewnym momencie skręcając w prawo. Pierwotnie został skonstruowany bez tarczy, z jedną wskazówką wskazującą równe godziny całej doby. Obecnie mechanizm zegara nie funkcjonuje, co kwadrans natomiast dzwonią elektronicznie ustawione dzwony znajdujące się w dwóch wieżach. Ponadto zegar pokazuje fazy księżyca oraz dni tygodni. Jego mechanizm jest odlany z kutego żelaza. Spoglądając od zegara na wprost, wyłania się największa atrakcja miasta – Katedra Notre Dame. To najwyższy kościół we Francji, czwarty pod względem wysokości na świecie i trzeci w Europie. Ustępuje jedynie katedrą w Ulm oraz w Kolonii. Nawet katedra w Strasburgu pod tym względem jest dopiero na piątym miejscu. Zwróćcie uwagę na portal La Colombe. Rzeźby oraz delikatne masferkowanie przykuwają uwagę. Znajdują się tutaj cztery grobowce książąt normandzkich, m.in. Rollo czy Ryszarda Lwie Serce, którego serce także złożone jest w katedrze. Ponadto jest wiele kaplic, chociażby ta, poświęcona Joannie d'Arc, czy kaplica świętego Piotra i Pawła. Zajrzyjcie także do krypt. W latach 90. XIX wieku Claude Monet namalował cykl prawie 30 obrazów katedry. Niektóre są nawet wystawione w Muzeum d'Orsay w Paryżu. Monet badał efekt zmiany światła padającego na zachodnią fasadę. Opisał zarówno detale powierzchni, jak i bryłę, przedkładając kolor nad rysunek. Jego twórczości warto by jednak poświęcić osobny odcinek. Czyli czeka nas kolejna wycieczka do Francji? Pomyślimy, jak się zrobi ciepło.
To nie jest tradycyjne muzeum. Wejdźcie do środka i zostańcie aktorami, sędziami, świadkami najsłynniejszego śledztwa sądowego w historii Rouen. Dzięki rekonstrukcjom i efektom audiowizualnym znurzycie się w sercu XV wieku. Każda sala poświęcona jest sekwencji z życia Joanny d'Arc, napisanej na podstawie autentycznych fragmentów rękopisu i jej procesu. No i docieramy do kościoła Saint-Maclou. Został on zbudowany w XVI wieku. Wycierpiał wiele wojen, wpływów pogodowych i zanieczyszczeń. Wiele posągów, które stały w środku, zniknęło podczas rewolucji francuskiej. Drewniane meble i XVIII-wieczne dekoracje kaplic były najbardziej zachowane w tym czasie, ale zostały zniszczone podczas alianckich bombardowań w 1944 roku. Kościół został częściowo uszkodzony przez dwie bomby. A na otaczającym kościół placu Barthélemy zwracamy uwagę na budownictwo. Miejsca nazwane na cześć słynnego architekta Rouen z XIX wieku, Jacques-Eugène Barthélemy. Pod numerem 7 miał swoją pracownię belgijski malarz Arjen Zeichens. No i w pewnej restauracji na placu postanawiamy zjeść w końcu obiad. Zjecie tutaj trzy rodzaje szukrut, między innymi z owocami morza. Zabieramy się za jedzenie, no bo jesteśmy głodni. My wybraliśmy jednak szukrut Brazer w towarzystwie piwa. Szukrut ma to do siebie, że jest syty. Nastrawienie pozostaną dalszy spacer. I znów symbol Joanny d'Arc. Jeszcze nie ostatni. Coraz bardziej odnoszę wrażenie, jakbym znajdował się w XV wieku. Ja już tak się czułem w Mont Saint-Michel. Kościół katolicki Sainte Jeanne d'Arc znajduje się na placu du Vieux Marché. To na tym placu odbyło się zgromadzenie, kiedy palono naszą bohaterkę na stosie. Kościół jest wpisany na listę historycznych zabytków Francji. Też warto wejść do środka, jak i pospacerować w pobliżu. Wieczorem wracamy pod katedrę oraz nad cekwanem. Tam pójdziemy jutro, do wzgórza Świętej Katarzyny. Komunikacja w Rouen to autobusy i tak zwane metro. Są to jednak tramwaje. Pewnie dlatego nazywane metrem, ponieważ często zjeżdżają pod ziemię, choćby pod historycznym centrum. Bilety kupicie je jedynie wysyłając SMS pod numer 6630. Można kupić bilety godzinne oraz całodniowe. A koleją bez problemów przyjedziecie tutaj na przykład z Paryża czy innych miast Normandii. To Muzeum Sztuki. Powstało po rewolucji francuskiej i od tego czasu przez lata rozrastało się, powiększając kolekcję obrazów, rzeźb i grafiki.
Wspomniany wcześniej Claude Monet, który namalował życie w Dolinie Sekwamy czy krajobrazy Normandii, jest obecny w muzeum ze swymi obrazami, w tym słynną serią z katedrą w Rouen. Na ostatni punkt związany z Joanną d'Arc. Wieża Joanny d'Arc. W jednej z wież, zwaną Wieżą Dziewicy, więziono naszą bohaterkę. To tutaj grożono jej torturami, gdy cierpiała w obecności swych oprawców. Tutaj odbył się proces, który miał być politycznym spektaklem, nadużyciem biskupiej władzy i procesem dalekim od prawdy. Po latach procesem unieważnionym. Z całego budynku pozostała tylko jego wieża, jego ówczesny wygląd upamiętnia rzeźba z wapieniem. W czasie II wojny światowej wieża dążona została zajęta przez siły niemieckie i wykorzystana jako bunkier. Natomiast obecnie w jej lochach możecie uczestniczyć w escape game. Dekretem z 11 marca 1922 papież Pius XI ustanowił świętą Joannę d'Arc jako drugorzędną po Najświętszej Marii Pannie w Niebo Wziętej, patronkę Francji. Joannę d'Arc spalono na stosie jako czarownicę, a prochy rzucono do Sekwamy. Krążące opowieści o resztkach kości czy nietkniętym ogniem sercem stało się na wieki celem spekulacji i badań. Dworzec kolejowy również jest wpisany na listę zabytków. Ponoć eklerkę też wymyślono we Francji, więc robimy sobie małą pauzę z dodatkiem kawy i nabrania sił na ostatnią wycieczkę w Rouen. Wycieczkę na wzgórze Świętej Katarzyny. Będziemy podziwiać panoramę Rouen. Jednak postanowiliśmy się tam dostać nieco z innej strony. Joanna d'Arc, Święta Katarzyna, Michał Archanioł, o którym wspominaliśmy w poprzednim naszym filmie, to jakby postacie połączone, do tego mocno zaznaczone w całej Normandii, krainy, która jak się okazuje jest ważną częścią historii Francji. Teraz wam coś powiemy. To jest droga, którą można tutaj wejść. Nie ta, którą my przeszliśmy.
wracamy do domu planować kolejne plany naszych wojaży. Do Francji wracamy od czasu do czasu, więc pewnie jeszcze wróci. Fotki z naszych wojaży jak zwykle znajdziecie na Facebooku i Instagramie. Prosimy o lajki i subskrypcje. Do zobaczenia. Łukasz. Janek.